Panie prezesie, krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, tygodniach Sodru Wodzisław. Dzisiaj fantastyczny spektakl, jeżeli tak można powiedzieć, o meczu sparingowym. Kibice przyszli, dopingowali. Jak będzie dalej z Odrą Wodzisław? No to jest dobre pytanie, ale chyba już nie do mnie skierowane, bo ja dzisiaj się trochę popłakałem. Wczoraj pojechałem się upodlić do tych ludzi. Po to, żeby ten klub istniał, to nic nie dało, także nie wiem, co mam powiedzieć. To jest trudna chwila dla Odry. Jaka jest przyszłość? Czy są jakieś rokowania odnośnie Odry? Kiedy może zagrać i gdzie? Myślę, że zagra bardzo szybko. Podejrzewam, że MKP szybko zgłosi drużynę seniorską. Pan Bolesław Pluta załatwi miejsce w A-klasie. Także będzie Odra. Może nie ta. No widocznie takie są decyzje odgórne. Ja nie poddam się. Nie chciałbym, żeby to brzmiało tak, że ja zrezygnuję z walki o ten klub. Będę egzekwował dalej prawa, które temu klubowi zostały zabrane. Natomiast zawodnicy niestety będą musieli poszukać innych klubów zapewne. Nie możemy ich przecież dłużej trzymać. Jeśli ja wczoraj w Śląskim Związku Piłki Nożnej słyszałem, że o miejscu w rozgrywkach dla nas porozmawiamy w październiku, to bez komentarza, to są kpiny. Gaśnie światło zatem. To jest chyba odpowiedni moment na zakończenie tej rozmowy. Ostatni gasi światło, dziękuję.